czym jest życie! Okej, okej, spokojnie. Spuścili mnie z wodą, jestem w morzu, mam na imię Darwin, nie wiem jak wrócić do domu, a życie to życie i tyle. Wszystko w porządku. O nie, już po mnie! Pomocy! Jak mam wrócić do Elmore? Racja, gadacie tylko po rybiemu. Jak mam wrócić do Elmore? Czekaj, czekaj, powiem to wprost. Twoja mama jest kotem, tata królikiem, a ty rybą. Nie, kupili mnie w magicznym wanie. I spłukali cię w czym? W toalecie. To takie coś, na czym siadasz jak... No wiesz. I wylądowałem tutaj, bo wszystko z toalety leci do morza. Tak czy inaczej, dzięki, że pokazałyście mi drogę na ląd. Ale ryby nie mogą żyć na lądzie. Jakoś znajdę sposób. Miłość nie zna żadnych granic. Powiedziałeś dziś wiele szalonych rzeczy. Ale ta jak dotąd była najgłupsza. Nie uda ci się przetrwać bez wody. Ja po prostu nie mam wyjścia. Chyba mu się uda. Chyba nie. Wiem, że ci smutno, kochanie, ale może już czas... Nie! Przyda mu się, kiedy wróci. Gumball. Czuję, że próbuje wrócić. Po prostu czuję. Tutaj. Czujesz żołądkiem? Pokazał serce. Nie u każdego żołądek zajmuje całe ciało. Proszę, wróć do mnie. Bardzo w ciebie wierzę. Mówiłem, że mu się uda! Miło było was poznać, ale teraz muszę rozpocząć niesamowitą podróż z powrotem do swojej rodziny! Żegnajcie! Wyruszam w dal, mam na początek płuca dwa i w sercu miłość mam bez dna. Wyruszam w dal, wyruszam dal, chociaż nieduży jestem dość, do domu w końcu muszę dojść. Wyruszam dal, wyruszam w dal, choć mi w żołądku się przelewa, do Gambola idąc śpiewam. Poprzez pustkowia i doliny słyszą złych niedźwiedzi ryk, dotarłem przecież w mig do Elmore. Wyruszam w dal, wyruszam w dal, w podróży tej niemało wad, lecz trafię tam, gdzie jest mój brat, nasz Żyd, więc hop, nie mówię. Stop! Me serce wleci przy Gambolu, nie zostanę w szczerym polu. Dam radę. Poleżę sobie trochę i... Gumball! Posłuchaj, robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żebyś poczuł się lepiej, ale nie sądzę, żeby on kiedykolwiek wrócił. Nie, nigdy się nie poddam. Darwin by się nie poddał, a skoro tak, to muszę go ratować i pójdę skopać mu tyłek. Nogi? Co się ze mną dzieje? Nie mogę przed nimi uciec! Zaraz, a po co mam uciekać? Elmore! Jakieś takie małe. O, wcale nie jest małe, tylko daleko stąd. No nie. Jak można na tym chodzić? Musi być łatwiejszy sposób. Spróbuję na czterech.